Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, dziękuję za zaufanie. Także tak jak zostało zapowiedziane, dzisiaj będzie początek drogi. Ostatnim razem było kompendium wiedzy na temat lepszej komunikacji. Dzisiaj będzie o początku drogi ku lepszej komunikacji, czyli o rozpoznawaniu i usuwaniu barier. Po pierwsze chciałam przypomnieć cel, potem przypomnieć także podstawy procesu komunikacji, następnie wyjaśnić, dlaczego proponuję rozpocząć od rozpoznania i usuwania barier. Dalej będzie o barierach w komunikacji, o rodzajach i źródłach, a następnie o usuwaniu tych barier, no bo myślę, że bezsensowne byłoby mówienie o barierach bez wskazania sposobów na ich usuwanie, no i oczywiście podsumowanie. Cel. Myślę, że cel dobrze wyraża to zdjęcie. Myślę, że widać na nim dużo radości. Relacja, która jest pełna szczęścia. I właśnie temu ma służyć dzisiejsze spotkanie. Podnoszeniu wzajemnego zrozumienia w relacjach naszych, w naszej komunikacji z drugim człowiekiem. A tym samym podnoszeniu jedności przez zacieśnianie więzi, bliskości, no ostatecznie do podnoszenia szczęścia w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, we wszystkich miejscach, w których jesteśmy i do których jesteśmy posłani. By było mniej wojny, a więcej tego, co też Państwu pokazywałam ostatnim razem, czyli takiego piękna, harmonii, czyli tego, do czego jesteśmy powołani, a co nie zawsze nam wychodzi. Krótkie przypomnienie całego procesu komunikacji, żebyśmy też doszli do tych barier, o których dzisiaj będzie. Mówiłam Państwu ostatnim razem, czy też przyrównywałam proces komunikacji do na przykład takiej właśnie, takiego slajdu prezentacji, gdzie mamy bardzo dużo literek, ale one niewiele znaczą. Inny przykład komunikacji to to małe słowo dom, które jest jasne, ale mamy takie poczucie, że na tym slajdzie nie do końca została wykorzystana przestrzeń. No i ostatecznie to, co powinno być naszym celem, czyli wypełnianie tej przestrzeni życiowej, która została nam dana w taki sposób, żeby było pięknie, żeby było harmonijnie, żeby wszystko było w równowadze, żeby to wszystko cieszyło też nas i drugiego człowieka. Pokazywałam Państwu również ten slajd, gdzie było pokazane, jak możemy się komunikować, jak nasza komunikacja może być taka niewyraźna, blada, jak na tym zdjęciu po prawej. No i to zdjęcie, które już przed chwilką pokazywałam, pełne barw i piękna. Myślę, że ważne jest także przypomnienie definicji komunikacji z Encyklopedii Zarządzania, które mówi o pochodzeniu tego słowa z łaciny i o bardzo takim mocnym podkreśleniu, że w komunikacji chodzi o dzielenie się z kimś, o dawanie, o takie wzajemne, taką wzajemną wymianę. W ostateczności o dochodzenie do czegoś wspólnego. I w komunikacji mamy te kilka ważnych elementów, czyli kodowanie myśli, nadawanie nośnika informacji, odbieranie i dekodowanie. I teraz, dlaczego według mnie troszkę inaczej ja na to patrzę niż wielu profesorów zajmujących się tematem komunikacji. Wiele osób rozpoczyna od mówienia o kompetencjach, o tym, co buduje komunikację. Ja od pewnego czasu, zajmując się tym tematem, uważam, że należy zacząć od rozpoznania barier, które występują w komunikacji. Dlaczego?
Dlatego, że nasza komunikacja, zwłaszcza, znaczy każda, tak, ale werbalna, polega na aktywnym słuchaniu, ale też na myśleniu. Pokazywałam Państwu ostatnim razem to zdjęcie, czy też rysunek, na którym widzimy, że mamy dwoje uszu, jedne usta. Czyli mamy się koncentrować na tym procesie słuchania, przyjmowania, ale on nie jest możliwy, jeśli drzwi do naszych uszu, do naszego umysłu są pozamykane. Pozamykane i fizycznie, i mentalnie na przykład. Także te drzwi mogą być bardzo różnorakie. W każdym razie ważne jest, żeby je otworzyć. Inaczej nie dowiemy się, co się kryje w środku. Za tymi drzwiami może być wiele piękna, wiele dobra, ale dopóki te drzwi są zamknięte, dopóty możemy odejść przez to, że nas po prostu odrzuci to, że drzwi są zamknięte. I ten proces, no właśnie, może ktoś powie, dlaczego przy okazji mówienia o barierach pokazuję Państwu zdjęcie z fotela dentystycznego, czy też inaczej, z gabinetu dentystycznego osoby siedzącej na fotelu i będącej w procesie leczenia, jak myślę. Jaki to ma związek z barierami? Jesteśmy w stanie tylko mrukać i chrząkać odpowiedzi. Dobrze, to... raczej chodziło mi o to, że ten proces dochodzenia, rozpoznawania barier może być bardzo bolesny. Też ten proces usuwania barier może być dla nas bardzo bolesny, bo będzie wymagał usuwania tego wszystkiego, co w dentystyce nazywamy ubytkiem. Mam nadzieję, że tu żaden dentysta nie uzna, że źle powiedziałam. Ale cały ten ubytek no jest jakąś barierą, którą musimy usunąć, zanim wyleczymy ząb. Zęby nasze, tak? Więc to czasami jest bardzo bolesny proces, bo dowiadujemy się o sobie bardzo dużo przy okazji rozpoznawania tych barier i może to być trudne, dlatego trzeba to podjąć z tą świadomością, że proces rozpoznawania barier może nie być łatwy, ale ostatecznie prowadzi do pewnego uzdrowienia, do poprawy relacji i myślę, że warto to podjąć. I teraz kwestia kolejna sprawa, o której chciałam powiedzieć, to przedstawić bariery w komunikacji oraz ich źródła, bo po nitce do kłębka dochodzimy i myślę, że te źródła są bardzo ważne po to, żeby rzeczywiście skutecznie usuwać bariery w naszej komunikacji z innymi ludźmi. Te dwa zdjęcia są dlatego, że według mnie dobrze obrazują bariery, które tworzymy w naszej komunikacji. Jak widać, po lewej stronie zamek warowny. Myślę, że nierzadko mieliśmy takie poczucie, że druga osoba buduje wokół siebie taki warowny zamek, do którego bardzo trudno dotrzeć. I w związku z tym często rezygnujemy z dotarcia do środka tego zamku, bo tych barier jest tak dużo, że po prostu tracimy nadzieję, że dojdziemy do środka. I tak samo po prawej stronie widać bardzo długą drogę. Być może na końcu tej drogi jest król, z którym chcemy się spotkać, ale droga jest bardzo długa i czasami się zniechęcamy. Podstawowe bariery w komunikacji definiowane w podręcznikach to bariery fizyczne, psychologiczne i interakcyjne. Jeśli chodzi o te bariery fizyczne, to mamy takie podstawowe, tak, o których myślę, że każdy z nas wie i ma świadomość, ale często je bagatelizujemy i w związku z tym pomnażamy te bariery wokół siebie. Pierwszą z tych barier jest hałas. Myślę, że ci, którzy odbierali telefon w metrze albo w innym hałaśliwym miejscu,
bardzo często doświadczyli tej bariery i niemożności przeprowadzenia rozmowy, bądź też rozmowy urywanej i myślę, że często bardzo negatywnie wpływało to na komunikację. Inne dźwięki, które dobrze słyszymy. Mamy teraz czas znowu nauki zdalnej i myślę, że wielu z nas dzisiaj, wczoraj słyszało obok siebie, pracując, tak, swoje dzieci, które akurat miały jakieś inne zajęcia. Zwłaszcza młodsze dzieci, myślę, że jeszcze nie pracujące na słuchawkach, mogły tworzyć pewną barierę fizyczną dla naszej pracy w związku z tym, że właśnie same wydawały dźwięki, że słyszeliśmy lekcje, które się odbywały i to też mogło być jakąś barierą w tym, żebyśmy my na przykład owocnie prowadzili nasze rozmowy. Kolejna bariera to przerwy w obrazie dźwięku. To taka bariera, z którą się spotykamy współcześnie. Kiedyś, gdy spotykaliśmy się z drugim człowiekiem twarzą w twarz, nie było tego rodzaju barier. Teraz te przerwy w obrazie i dźwięku myślę, że są dokuczliwe i też wpływają na komunikację. Znam osoby, które w związku z tym, że tego typu bariery występują, po prostu unikają niektórych kontaktów. Niewygodne miejsce rozmowy, czyli na przykład duszne pomieszczenie, niestabilne krzesło, tłok w miejscu, w którym odbywamy pewną rozmowę i wiele innych. Barier fizycznych jest bardzo dużo i często właśnie jakby podchodzimy do nich jako do czegoś normalnego i w związku z tym przestajemy o nich myśleć. A zachęcam bardzo gorąco do tego, żeby się zastanowić, czy w naszym otoczeniu są bariery fizyczne, które wpływają na naszą komunikację. I tutaj taka ważna uwaga, ja będę mówiła o tych trzech rodzajach barier, ale to jest pewna klasyfikacja stworzona po to, żeby o niczym nie zapomnieć, żeby pewne sprawy uporządkować, ale jak będą Państwo sami podejmować temat barier w swoim otoczeniu, w sobie, to po prostu myślmy o tych barierach, wymieńmy je sobie, rozpoznajmy je, nieważne, czy je nazwiemy fizycznymi, czy interakcyjnymi. I taka ostatnia bariera fizyczna, którą tutaj chciałam wskazać, to telefon. To jest podawane w wielu badaniach, że telefon jest naszym wielkim rozpraszaczem. Mówiąc innymi słowami, tak, bariera, inaczej zwana rozpraszaczem, telefon nam bardzo przeszkadza. Zrobiono takie badanie na studentach. Części studentów zabrano telefony komórkowe przed wejściem na salę. Druga część, wchodząc na salę wykładową, wyciszyła telefony i dostosowała je do trybu wykładu, tak żeby nie przeszkadzać w wykładzie. I stwierdzono, że osoby, które nie miały w ogóle telefonu przy sobie, wielokrotnie efektywniej uczestniczyły w wykładzie, dużo więcej wiedzy przyjęły, pochłonęły. Natomiast osoby, które miały telefony przy sobie, chociaż były wyciszone, bardzo dużo energii umysłowej pożytkowały na to, żeby ignorować telefon, który jest obok nich i różne wiadomości, które nieustannie otrzymujemy. Także telefon jest ogromnym rozpraszaczem, z którym musimy walczyć niestety. Kolejne bariery fizyczne wynikają, to taki podział, jeśli chodzi o mówcę i odbiorcę. Jeśli chodzi o mówcę, oczywiście sposób mówienia. To jest bardzo ważne, jak mówimy. Mówiłam już o tym ostatnim razem, tak? Za każdym razem, jak prowadzę jakieś zajęcia, mając świadomość tego sposobu mówienia, zastanawiam się. Oczywiście wiem, że są ciągle różne rzeczy do pracy, ale też mam świadomość, że te wszystkie nasze wtrącenia, zbyt szybkie tempo mówienia, niewyraźne mówienie, to wszystko wpływa na odbiór. I wszystkie inne elementy mowy niewerbalnej, o której ostatnim razem mówiłam. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na strój. W dzisiejszych czasach istnieje duża dowolność, jeśli chodzi o strój. Natomiast
musimy mieć świadomość, że nasz strój może rozpraszać drugiego człowieka i może stanowić barierę komunikacyjną i powodować, że to, co chcemy mu przekazać, to, co chcemy, żeby zrozumiał, może do niego nie dotrzeć, dlatego że rozpraszamy go strojem. I tutaj taki przykład z życia, nie mojego, ale mojej koleżanki, która powiedziała, że kolega z pracy wystosował jasny komunikat do swoich koleżanek, prosząc, żeby nie ubierały się w sposób, który go dekoncentruje. Nie tylko jego na pewno, ale innych mężczyzn. Jak wiemy, co jest udowodnione, myślę, że każdy mężczyzna słuchający tego wykładu może potwierdzić, dla mężczyzn bodźce wzrokowe są bardzo istotne. I myślę, że nierzadko panie słuchające tego wykładu widziały, jak oczy mężczyzn są bardzo rozproszone i biegające po otoczeniu. W związku z tym, że rozproszenie, że właśnie jest takie duże rozproszenie strojem kobiet, sposobem, w jaki prezentują siebie, tak? I to jest coś bardzo ważnego, także mimo, że w dzisiejszym świecie na wiele się pozwala, to jednak trzeba pomyśleć o tym, że sposób, w jaki się ubieramy, może rozpraszać drugiego człowieka, może też rozpraszać tym, że jest bardzo ekstrawagancki. Różne rzeczy mogą rozpraszać w naszym stroju, więc tutaj oczywiście kwestii, które mogą w naszej mowie niewerbalnej rozpraszać, jest dużo więcej, ale chciałam tutaj zwrócić uwagę na strój, też na pewne tiki nerwowe. Pewne rzeczy robimy, nie wiem, nieustannie na przykład się ktoś może tutaj, nie wiem, poprawiać włosy. Ja jak patrzę na studentów, to widzę, że każdy, znaczy niektórzy szczególnie mają pewne tiki nerwowe. I warto się sobie pod tym kątem przyjrzeć, myśląc o swoim rozmówcy, że to wszystko może rozpraszać. Także ta lista tutaj nie jest zamknięta. Zostawiam ją do dokończenia dla Państwa. I ze strony słuchacza zmęczenie. Myślę, że to jest coś, o czym wielu z nas, wiele osób mówi, wiele osób tego doświadcza. Zmęczenie, przemęczenie. Jak się pytamy, co u Ciebie słychać, jestem zmęczona, nie daję już rady. I myślę, że to jest coś, nad czym musimy popracować, bo sami sobie troszkę dokładamy nieustannie, tak? Pędząc za różnymi rzeczami. Kolejna sprawa to głód, głód fizyczny. Jeśli jesteśmy głodni, to myślimy o tym, kiedy coś zjemy, co zjemy i po prostu trudno się skupić. Także jeśli ktoś z Państwa teraz po wielu godzinach pracy słucha, to być może słucha z pewnymi lukami, bo raczej myśli o tym, co zjeść i kiedy zjeść, kiedy to będzie możliwe, zamiast się skupić na tym, o czym dzisiaj mówimy. Kolejna sprawa to oczywiście pragnienie, jedno z drugim związane, podstawowe potrzeby fizjologiczne. I oczywiście dużo innych. Tutaj też zostawiam tę listę otwartą do Państwa do kończenia, tak? Każdy z nas może tutaj coś innego dodać. I tak naprawdę główna bariera fizyczna, to znaczy główne źródło tych barier fizycznych to nasz brak przygotowania. Brak przygotowania miejsca rozmowy, też brak takiego mentalnego przygotowania na rozmowę, brak fizycznego przygotowania w takim znaczeniu, że właśnie nie zjemy, nie napijemy się, nie wyśpimy się i jakby nieprzygotowani wchodzimy w nowy tydzień, w nowe spotkania, w nowe interakcje z drugim człowiekiem. Po to mamy dzień wolny od pracy, dzień święty, niedzielę, żeby się przygotować też do nowego tygodnia, do tego, żeby właśnie odpocząć, przemyśleć różne sprawy, żeby zrobić sobie taką przestrzeń na nowe interakcje. I teraz bariery psychologiczne ze strony słuchacza to nuda, tak? Takie poczucie
słuchacz może być znudzony tematem i to może nie wynikać z tego, że mówca mówi w sposób nieciekawy, ale po prostu już tyle razy to słyszał, że nie chce mu się wsłuchiwać. Też taka tendencja do bujania w obłokach. To też czasami wynika z komunikatu. Słyszymy coś, co nas zaczyna interesować, ale dlatego, że ogólnie nasze myśli wokół jakiegoś tematu krążą, więc zaczynamy bujać w obłokach. I to jest też dowiedzione, że bardzo często na przykład w reklamach radiowych komunikat nie dociera do ludzi, bo ludzie przez jakieś tam pierwsze słowa tego komunikatu radiowego zaczynają myśleć o swoich sprawach, o swoich marzeniach z tym związanych i ogólnie myślenie o swoich problemach. I to jest, myślę, bardzo istotna sprawa. Jesteśmy tak skoncentrowani na naszych problemach. Wielu z nas też, rozmawiając z drugim człowiekiem, pierwszy komunikat, który przekazujemy, to to, że właśnie mamy tak dużo spraw, że jesteśmy tacy zabiegani. I te problemy nas po prostu przytłaczają i powodują, że nie koncentrujemy się na tym, co do nas ktoś mówi, bo te problemy po prostu cały czas w jakiś sposób krążą nam po głowie i obciążają. I tym wszystkim barierom łatwo ulec nie tylko wtedy, kiedy nie jesteśmy zainteresowani wiadomością, ale też wtedy, kiedy jakiś aspekt wiadomości nas obraża. Kiedy po prostu albo boimy się usłyszeć części, bo w jakiś sposób czujemy się tym zagrożeni. Źródeł barier psychologicznych jest sporo. Ten monotonny sposób przekazywania wiadomości może wynikać z tego, że jak też dowiedziono, przeciętnie człowiek wypowiada około 200 słów na minutę, natomiast przyjąć możemy od 500 do 600 słów na minutę. I ten dysonans pomiędzy tym, co jest zwykle przekazywane, a tym, co możemy przyjąć, powoduje, że właśnie często się rozpraszamy, zaczynamy myśleć o czymś innym, zniecierpliwieni, że już byśmy chcieli czegoś nowego, a tu ciągle jeden temat. Poza tym niespójność mowy werbalnej i niewerbalnej. Na czym polega ta niespójność? Mówiąc teraz, nie wiem, zachęcając Państwa do tego, żebyście podjęli kwestię pracy nad swoją komunikacją, mogłabym na przykład tak usiąść i powiedzieć: bardzo Was proszę, pracujcie nad komunikacją werbalną. To jest taka wspaniała przygoda. I tym swoim gestem myślę, że no nie ma spójności w moim komunikacie. Oparcie się o ręce, zasłonięcie, takie przekazanie, myślę, tą postawą takiego obciążenia wcale nie przekazuje komunikatu, że zajmowanie się komunikacją jest czymś wspaniałym i prowadzi do radości, jak się nad tym rzeczywiście pracuje, ale no, w ten sposób przekazuje jakieś obciążenie, tym jakąś troskę, coś przeciwnego na pewno do radości. Ogólne przeciążenie wiadomościami, tak? Jesteśmy, nie wiem, czy już Państwu przekazywałam tę informację, ale w dzisiejszych czasach, w ciągu dnia otrzymujemy dużo więcej informacji niż nasi dziadkowie przez całe życie. I to jest bardzo duży problem dla człowieka, bo sobie z tym nie radzimy. Nie umiemy segregować wiadomości, nie umiemy sobie radzić z tym nadmiarem. I oczywiście też złożoność wiadomości. Trudno nam się zorientować w tym nadmiarze. I lęk. Lęk jest czymś, nad czym się jeszcze pochylę, także na razie nie będę rozwijać tego tematu. I ta trzecia grupa barier to bariery interakcyjne. I tutaj w interakcji już z drugim człowiekiem zdarza się, że dochodzi do bitew słownych. Zaraz powiem o ich źródłach, ale myślę, że nierzadko też w naszych rodzinach doświadczamy takich bitew słownych na lekcjach. Po prostu jest walka słowna. Przez
Jedną z barier interakcyjnych jest też dawanie rad. Też już o tym wspominałam, więc nie będę tego rozwijać. Myślę, że unikamy osób, które bez względu na to, co my chcemy powiedzieć, zawsze z tą radą chcą wyjść. Taka postawa krytykanstwa, przerywania drugiej osobie i odchodzenia od tematu. Ktoś nam coś mówi, a my ciągle w inną stronę. I tych barier interakcyjnych jest oczywiście także bardzo dużo, także lista jest otwarta. Tutaj zwracam uwagę na kilka. Myślę, że ważniejsze jest dojście do źródeł tych barier interakcyjnych. I tutaj, no bo jak dojdziemy do źródeł, jak sami pomyślimy o naszych źródłach, czy też źródłach naszych barier, barier, które sami tworzymy, myślę, że więcej zdziałamy. Źródłami barier interakcyjnych mogą być różnice kulturowe. Ci z Państwa, którzy mieszkali za granicą, byli za granicą, myślę, że nieraz doświadczaliście tego typu barier interakcyjnych wynikających z różnic kulturowych. Niektórzy prowadzą różne też przedsięwzięcia z, na przykład z krajami arabskimi, gdzie kobiety nie są dopuszczane na przykład do negocjacji, czy też muszą naprawdę być po wielu latach i doświadczeniach, żeby i w dłuższej relacji z kontrahentem, żeby rzeczywiście były wysłuchane. I to jest po prostu ta różnica kulturowa. Kolejna sprawa to różnice indywidualne. Każdy z nas jest inny, wzrastał w innym otoczeniu, do innych rzeczy jest przyzwyczajony, inaczej patrzy na świat. I te bariery interakcyjne są, wynikają właśnie z tych różnic. Czegoś innego oczekujemy od otoczenia, po prostu inaczej wzrastaliśmy i mamy to inne oprogramowanie naszego umysłu. W związku z tym może to rodzić pewne bariery interakcyjne. Kolejne źródła barier interakcyjnych to zmęczenie i niezaspokojone potrzeby fizjologiczne. Znowu do tego wracamy, ale jest to bardzo ważne. No, wielu z nas zaniedbuje swoje potrzeby fizjologiczne, a nawet jeśli staramy się najeść, to najadamy się nie tym, co trzeba, tak? Nie tym, co nas naprawdę odżywia, tym, co być może nam daje na chwilę energię, ale nie daje nam, nie dostarcza nam składników odżywczych i po prostu jesteśmy niedożywieni chronicznie. Chronicznie niewyspani i zawsze znajdujemy jakąś wymówkę, więc bardzo często to jest jakaś sprawa do dopracowania, czy też do popracowania nad nią. Liczne uprzedzenia. Mamy liczne uprzedzenia wobec ludzi, dlatego że chowamy urazy. Te uprzedzenia właśnie bardzo często wynikają z tego, że nasz pierwszy kontakt był negatywny, ktoś się nam źle zapisał w pamięci i z tym uprzedzeniem wchodzimy w nową relację. Czyli na przykład uczeń, który w pierwszej rozmowie był, powiedzmy, mało grzeczny, zapisuje się w pamięci ucznia jako ktoś arogancki, nieposłuszny i tak dalej. I bardzo często, ja mówię też z doświadczenia nauczycielskiego, to jest coś, nad czym trzeba bardzo pracować, żeby nie przylepiać ludziom metki i żeby po prostu nie zaśmiecać sobie pewnym uprzedzeniem głowy. I uleganie złym skłonnościom też jest bardzo ważną barierą interakcyjną. Pysze, tak? Chcemy wykazać, że to my mamy rację. I zaczyna się ta bitwa słowna. I już wtedy nie przyjmujemy komunikatów, tylko jest ta przepychanka. Chciwość też bardzo często powoduje, że zaczynamy taką bitwę słowną, która się nigdy nie kończy, a jak się skończy, to na pewno nie pojednaniem. Jakimś konkretnym, nie wiem, porozumieniem. I teraz chciałam przejść jeszcze, pochylić się troszkę dokładniej nad lękiem jako barierą w komunikacji.
Lęk jest czymś, co bardzo mocno obciąża nasze serca i myślę, że dlatego to serce jest czarne. Odkąd zaczęła się pandemia tak naprawdę, czyli od jakichś 2 lat, bardzo dużo myślę o lęku, zgłębiam ten temat i mam takie poczucie, że lęk bardzo zaśmieca nasze serca, powoduje, że jest w nich bardzo dużo ciemności. Lęk przed drugim człowiekiem paraliżuje naszą komunikację. Myślę, że wielu z nas miało takie doświadczenie w miejscach publicznych, że ktoś tylko chrząknie, kichnie i wszyscy patrzą z przerażeniem, czy przypadkiem ten człowiek nie jest chory. Ja miałam wielokrotnie taką sytuację w sklepie, że ktoś prosił, żebym odeszła dalej, bo mimo maseczki, mimo tego, że nie kaszlę, nie kasłałam, nie kichałam, prosił, żebym się oddaliła, bo czuł się zagrożony. I myślę, że to jest coś, co bardzo nas paraliżuje. Przez to, że boimy się drugiego człowieka, zaczynamy właśnie odchodzić myślami od tego, co ta osoba chce nam przekazać. Być może Państwo mieli też takie doświadczenia barier lęku wynikających z tego, że na przykład podchodził do nas człowiek, który wyglądał tak, jeszcze abstrahując od pandemii, w sposób, który nie zachęcał, a raczej przerażał. Ja przyznam, że mnie się raz zdarzyło uciec, ponieważ brałam pieniądze z bankomatu i zaczął podchodzić do mnie człowiek, który wyglądał w sposób dla mnie no, taki przerażający, więc pierwsza myśl – ucieczka. I wydaje mi się, że teraz, jeśli chodzi o pandemię, to bardzo często może nie uciekamy fizycznie od drugiego człowieka, bo na przykład, nie wiem, prowadzimy zajęcia, jesteśmy w kościele, więc jakby nie uciekniemy od tego drugiego człowieka, ale uciekamy z całych sił, swoim umysłem i wszystkim, tak? Naszymi myślami, uczuciami, chcemy uciec. A jeśli człowiek jest w stanie ucieczki, jeśli organizm jest w stanie ucieczki, to nie jest odbierany, znaczy nie jest nastawiony na przyswajanie. To tak jest na przykład z trawieniem. Mam nadzieję, że lekarze i wszyscy inni uczeni w tej dziedzinie potwierdzają, że jeśli na przykład wbiegujemy, to nie przyswajamy wszystkich składników odżywczych, bo nasz organizm ma włączony tryb ucieczki, a nie tryb przyswajania. I tak samo jest z komunikatami. Jeśli żyjemy w ciągłym lęku, to nie będziemy właściwie przyjmować komunikatów od drugiego człowieka i stworzymy sobie wokół siebie bardzo dużą barierę. I to też jakby wiem, słyszę wokoło, że to jest przez ludzi źle odbierane, jeśli ktoś komunikuje nieustannie ten swój lęk. I tutaj myślę, że warto w tej wspólnocie szczególnie odnieść się do Pisma Świętego i do tego, co Pan Bóg nam mówi o lęku. I pierwszy cytat, który chciałam tutaj przedstawić, to jest z listu świętego Jana Apostoła. Myślę, że znamy to dobrze, ale ważne rzeczy trzeba sobie nieustannie przypominać. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Przez tą miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak jak On jest w niebie i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. I drugie odniesienie do Pisma Świętego to, że w Piśmie Świętym, jak już kilkakrotnie słyszałam w czasie homilii księży, sama tego nie liczyłam, ale ufam, że skoro kilka razy to usłyszałam z ust osób, do których mam zaufanie,
To jest to prawdą. W Piśmie Świętym 365 razy występują słowa nie lękaj się. Pan Bóg nas zapewnia, że jest z nami i wszyscy święci, myślę, że jeśli Państwo zgłębiali żywoty świętych, matki Marceliny, której jutro jest wspomnienie, która nam tutaj patronuje, oni mówili, że jeśli ma przyjść śmierć, to przyjdzie. Naszym celem jest życie wieczne, a nie zdrowie. Wiele, myślę, osób nam składa życzenia przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Myślę, że warto tutaj dopowiedzieć, że zdrowie duszy jest bardzo ważne, ważniejsze niż zdrowie ciała. I zdrowie ciała uczyniliśmy naszym bożkiem, a Pan Bóg nam mówi, nie lękaj się. Także myślę, że to jest bardzo ważne. Jeśli mamy w sobie coś takiego, ja też miałam różne etapy lęków różnych, warto nad tym pracować. Tutaj też pomaga, to też mój spowiednik mi kiedyś w ramach pracy nad lękiem zaproponował rozważanie z Ewangelii Świętego Jana, sceny o zmartwychwstaniu, odsuwaniu kamienia i tym tego rozważania tego nowego życia, które Pan Bóg chce nam dać i odsuwać właśnie te kamienie naszego życia, często tych lęków. Także to jest coś bardzo ważnego. A tu Państwu chciałam pokazać jeszcze tak w ramach podsumowania naszych barier, to co przedstawili młodzi ludzie z liceum, z którymi miałam zajęcia też na temat komunikacji. I proszę zobaczyć, że lęk właśnie tutaj po prawej stronie jest pokazany jako bariera. Oczywiście też inne rzeczy, tempo życia, kondycja zdrowotna, różne inne rzeczy, ale ten lęk jest bardzo tutaj zaakcentowany. A tutaj są odpowiedzi studentów dotyczące barier w efektywnej komunikacji. Brak zaufania, ale proszę też zobaczyć, tutaj znowu się pojawia ten lęk i nieufność wobec rozmówcy. To wszystko zamyka nas na to, żeby przyjmować komunikat i szukać tego porozumienia z drugim człowiekiem. I teraz kilka słów o usuwaniu barier w komunikacji. Jest to droga długa czasami. Wszystko zależy od tego, ile tych barier sami tworzymy, ile tych barier tworzą ludzie wokół nas, ale naprawdę warto wyruszyć w tę drogę, bo wszystko się zmienia. I teraz jak usuwać te bariery? Oczywiście zadbać o zaspokojenie podstawowych potrzeb, snu, nawodnienia, odżywienia. I tutaj też trzeba pamiętać o naszych dzieciach, o naszych współmałżonkach, o tych, którzy są najbliżej nas, żeby o to wszystko zadbać. Wiem, że teraz jest coraz więcej tych problemów w komunikacji, w rodzinie. I bardzo często wynika to z tego, że po prostu te podstawowe potrzeby nie są zaspokajane. Wrócę do tej kwestii odżywiania organizmu. Odżywiamy się, ale nie tym, co trzeba, tak? Czyli dostarczamy dużo, ale nie wysokiej jakości. Czegoś, co niesie treść nieodpowiednią do naszych potrzeb. Oczywiście też podstawowe potrzeby emocjonalne nie są zaspokojone, więc tutaj już trzeba się pochylić samodzielnie nad i dokonać różnych rozważań w tej kwestii. Kolejna kwestia, która może nam pomóc w usuwaniu barier, to wybieranie najbardziej sprzyjających miejsc do rozmowy. Przychodzenie wcześniej, tak? Zadbać o to miejsce, czyli znowu przygotować się. Brak przygotowania nie tylko do klasówki, ale do każdej rozmowy powoduje, że możemy nie osiągnąć tego celu, o którym myśleliśmy, na którym nam zależy. Czyli właśnie to przygotowanie otoczenia i siebie samego. Praca nad przekazem werbalnym. Jako wykładowca akademicki czuję się zobowiązana do tego, żeby pracować nad emisją głosu, ale żeby też pracować nad słownictwem,
upraszczaniem przekazu, dobieraniem właściwych słów. No właśnie, ta poprawna polszczyzna to jest coś, nad czym uznajemy, że tam, nie wiem, po piątej klasie podstawówki to po prostu już jakoś te kwestie językowe idą, a bardzo często, jak, nie wiem, czytam prace magisterskie, licencjackie, to po prostu jakby treść tych prac jest bardzo wartościowa, ale sposób przekazu, ta część formatu, edycji, właśnie ta część językowa naprawdę jest taka zatrważająca. I też zdarzyło się, że praca nie została przyjęta, to nie ja to podejmowałam, ale po prostu jedna osoba nie przyjęła pracy w związku z tym, że ta kwestia językowa była bardzo zaniedbana. I takie pytanie odbiorców, czy rozumieją? Prośba o to, żeby powtarzali komunikat. Ja tutaj już po ostatnim doświadczeniu różnych trudów w takiej interaktywnej prezentacji i spotkaniu z Państwem i też w tej świadomości, że im nas jest więcej na tym spotkaniu, tym trudniej o taką interakcję, już oszczędzam Państwu tych pytań. Ale jest to bardzo ważne, żeby się upewnić, że ten przekaz jest właściwy i dochodzi. Kolejna kwestia to pomyśleć o tym, co przekazujemy naszą mową niewerbalną. I tu znowu wrócę do naszego stroju, do naszej postawy, czy jesteśmy otwarci na drugiego człowieka, do tej powierzchowności, o której mówiłam, czyli właśnie w ramach powierzchowności jest strój, włosy, różne inne rzeczy. Tutaj też nawiążę do takiego badania psychologicznego na temat tego, że jeśli ludzie mają poczucie, że ich włosy nie są świeże, tak, że chcieliby mieć inną fryzurę, nie wiem, dawno nie myli włosów, że mają gorsze mniemanie o sobie, że bardzo często tworzą sami taką barierę komunikacyjną, bo mają takie poczucie, że druga osoba widzi te nasze nieumyte włosy. I to jest taki właśnie syndrom gorszych włosów. Także pomyślmy nad tymi wszystkimi sprawami, żeby nas nie rozpraszały. Paralingwistyka, czyli właśnie te przerwy w mówieniu, powtarzanie się, wtrącanie pewnych słów. Bardzo ważna rzecz, gestykulacja, pantomimika i te wszystkie inne rzeczy. Mimika miała być, przepraszam, tutaj pantomimika i gestykulacja to samo. Usuwanie barier. Pomyśleć, jak nie ulegać rozproszeniom, których nadawcą będzie nasz rozmówca. Czyli na przykład robić notatki. Notatki to coś bardzo wartościowego, bo nie tylko powodujemy lepsze zapamiętywanie przyjmowanego komunikatu, ale też unikamy rozproszeń przez to, że chcemy się skoncentrować, że angażujemy nasz umysł, że dokonujemy porządkowania informacji, bo zanim je zapiszemy, musimy to przemyśleć, jak je zapisać. I to jest naprawdę, robienie notatek jest czymś, od czego się odchodzi dzisiaj, no bo wszystko można nagrać, jeszcze raz odsłuchać, ale myślę, że jak wszyscy wiemy dobrze, bardzo często to, co nagramy, już odchodzi w niepamięć, bo tak dużo mamy różnych innych spraw, że już nigdy do tego nie wracamy, a notatki z tych najważniejszych rzeczy zawsze zostaną, możemy później do nich wrócić, coś tam przeglądając, także to jest bardzo ważne. Poruszanie się przed rozmową. Niektórzy wykładowcy, mówcy biegają po schodach, robią różne rzeczy po to, żeby poprawić krążenie, żeby mózg był dobrze dotleniony i żeby po prostu lepiej i odbierać, i przyjmować. Uporządkować swoje otoczenie. Jeśli mamy bałagan wokół siebie, będzie dużo rozproszeń. Także to jest bardzo istotna sprawa. Ale też trzeba odsunąć myśli, które nas rozpraszają. Być tu i teraz to jest takie ważne zadanie dla nas wszystkich. Czyli wracamy do domu, to słuchamy naszego dziecka, naszego męża, i kogokolwiek spotkamy na tej domowej drodze. Natomiast to, że coś było w pracy, trzeba odsunąć od siebie. Pomodlić się do swojego anioła stróża. Coś bardzo skutecznego.
I bardzo się cieszę, że tutaj w naszej szkole ta modlitwa jest przypominana dzieciom. I myślę, że my jako dorośli musimy też sobie przypominać o tym, że Anioł Stróż naprawdę chce nam pomagać, ale musimy go wzywać. I pomoże nam przeprowadzić dobrą rozmowę, tak samo jak może nam pomóc święta scholastyka, patronka dobrych rozmów. Jeśli mamy trudne rozmowy, możemy też szukać innych pomocy w sobie i w otoczeniu. Może komuś pomoże dobra muzyka, może inni święci patronowie. Naprawdę zachęcam do tego, żeby się zastanowić nad tym, co nam pomaga w tym, żeby nie ulegać rozproszeniom i się koncentrować. Oczywiście utrzymywanie w porządku naszego wnętrza, dbanie o stan łaski. Jeśli człowiek jest w stanie łaski, jest spokojny, nie ma zaśmieconego serca. I tutaj jakby rozwinięcie tak naprawdę tego stanu łaski, przebaczanie sobie i innym. Często te chowane urazy, to, że ktoś nam coś zrobił, że ktoś był niemiły, niby komuś przebaczyliśmy, ale znowu wchodzimy z tym uprzedzeniem w relacje z drugim człowiekiem i to nas bardzo obciąża. Także kwestia przebaczenia, o której mówimy bardzo dużo, myślę, że to jest coś, co naprawdę każdy z nas powinien przepracować. Bo sobie też często nie przebaczamy, że coś źle zrobiliśmy, że powiedzieliśmy nie tak, że znowu coś. I w takim nieprzebaczeniu trudno nam budować dobre relacje z drugim człowiekiem. Realizować zasadę, którą wyznawał święty Stanisław Kostka i dlatego do niego się odniosę, ponieważ ostatnio właśnie z dziećmi w książce o świętych o nim czytaliśmy, natomiast inni święci to samo realizowali. Najpierw robić to, co konieczne, potem to, co pożyteczne, a dopiero na końcu to, co jest przyjemne, co jest tylko i wyłącznie przyjemnością. Może się zdarzyć, że będziemy mieli na początku takie poczucie, że brakuje nam czasu na przyjemności. Wielu z nas mówi tak, chciałbym mieć więcej czasu na swoje rzeczy, na przyjemności, ale jak człowiek wejdzie na tą drogę pracy wewnętrznej, I tak naprawdę szukania tego, co jest wolą Bożą, to wszystko stanie się radością i nie będzie konieczności takiego szukania czasu dla jakichś swoich przyjemności dodatkowych. Szukanie inspiracji w biografiach świętych. Mogę tutaj powiedzieć, jako osoba, która też czytała bardzo dużo publikacji naukowych, myślę, że w żadnej publikacji naukowej, może poza profesorem Druckerem, który rzeczywiście bardzo dużo też mądrych takich bożych rzeczy, bożej mądrości przekazał, nie znalazłam co w Piśmie Świętym, co w biografiach świętych. I naprawdę warto szukać w nich inspiracji. Też prosić świętych o pomoc w roztropnej i wytrwałej pracy nad sobą. Wytrwałość, bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci wieniec życia. To ważne słowa, o których trzeba pamiętać. Ta wytrwałość jest czymś, co prowadzi do sukcesu też w takim życiu ludzkim. Więc musimy być wytrwali, jeśli chcemy do czegoś dojść, także w tej kwestii komunikacji. No i coś, o czym też tutaj myślę, że wielokrotnie słyszeliśmy i myślę, że wielu z nas realizuje, zawierzać Bogu nasze troski i krzyże, też związane z relacją z drugim człowiekiem, bo sami niosąc to wszystko będziemy upadać i być może nie będziemy mogli się podnieść, a z Bogiem wszystko to inaczej wygląda. Także ten wszelki nadmiar wokół nas trzeba jakoś przepracować. I tutaj to nie jest błąd, nie dołączyłam jakiegoś pustego slajdu omyłkowo. To, co chcę Państwu tutaj przekazać, to jest taka czysta kartka. Od pewnego czasu staram się w każdą relację z drugim człowiekiem, nawet jeśli historia mojej relacji z daną osobą była bardzo trudna, doznałam od kogoś, nie wiem, oskarżeń, różnych nieprzyjemności, staram się wchodzić z taką czystą kartką w tą nową relację, bez właśnie jakichś uraz dawnych, czy też oczekiwań, że ktoś znowu może coś zrobić nie tak, jakbym chciała, albo że chciałabym, żeby ktoś coś zrobił.
ale też bez lęku, żeby naprawdę z takim, z taką czystością wchodzić w nową relację. I takie krótkie podsumowanie, bo mam świadomość, że za długo, zwłaszcza przy komputerze, w dzisiejszych czasach nie powinniśmy siedzieć. Więc takie krótkie podsumowanie z pierwszym pytaniem, jakie mają Państwo postanowienia noworoczne? Tutaj nie oczekuję takich jawnych odpowiedzi, proszę sobie w sercu odpowiedzieć. Być może ktoś chce się więcej ruszać, może ktoś chce zmienić pracę, może ktoś chce się zapisać na jakieś zajęcia, by się rozwijać. Mam nadzieję, że też ktoś, wielu z nas chce popracować nad komunikacją z innymi ludźmi, ale w tym wszystkim trzeba zacząć od tego, żeby lepiej poznać samego siebie i drugiego człowieka. I tak naprawdę dzisiejszy temat tych barier komunikacyjnych też się sprowadza do tego, żeby zastanowić się, jakie bariery tworzymy w komunikacji z drugim człowiekiem. Jakie bariery tworzymy wokół siebie. I takie pierwsze pytanie, które mam nadzieję, że Państwu pomoże, tutaj dzisiaj też nie trzeba długo na nie odpowiadać, to czy sprawy materialne nie zdominowały mojego życia? Jak widać na tym rysunku, dużo komputerów, dużo telefonów, to wszystko czasami dominuje nasze życie. Wczoraj też miałam okazję dzieciom czytać bardzo ciekawą historię. Może tu jakoś siostrze udostępnię, żeby więcej osób przeczytało. Bardzo mądra historia, myślę, że odnosi się do naszego życia. Gonimy za tym kolejnym telefonem, za lepszym komputerem. Czy to czegoś nam nie gubi? Też to, co się dzieje wokół mnie. Takie pytanie, czy nie ma takiego bałaganu jak tutaj? Coś wypada z szafy nieustannie. I czym karmię moje serce? Czy karmię je ciągle troskami, lękiem o siebie, o innych? A być może też karmię wszystkim, cokolwiek znajdę wokół siebie. I takie najważniejsze przesłanie, jak usuwać wszelkie bariery komunikacyjne, to oczyścić nasze otoczenie, oczyścić nasz umysł, ciało, ale przede wszystkim nasze serce. Nasze serce, myślę, że wielu właśnie świętych i nawet w liturgii eucharystycznej mówimy o czystym sercu, bardzo często są te słowa, rozpoczynamy mszę świętą, oczyszczamy nasze serca i tak samo powinniśmy w każdą relację z drugim człowiekiem wchodzić, z czystym sercem. Ewentualnie, a w zasadzie to, co tutaj się pojawiło, to czerwone serce, czyli przepełnione miłością. I tutaj to zdjęcie, które też chciałam Państwu pokazać, myślę, że jest bardzo piękne i że pokazuje, to jest jakby znowu pokazane serce stworzone przez ludzi, którzy się kochają. Te małe stópki dziecka w środku i ręce kobiety i mężczyzny, które też tworzą razem serce. I ta harmonia jest, myślę, że piękna dla wszystkich. I do tej harmonii obyśmy dążyli w naszej komunikacji, usuwając te nasze bariery. I też podzielę się czymś, co dostałam od księdza. Myślę, że niesamowita mądrość, też jako taka wytyczna na tą drogę do usuwania barier w komunikacji. Mądry lekarz powiedział, najlepszym lekarstwem dla człowieka jest miłość. Ktoś zapytał, jeśli to nie działa, uśmiechnął się i odpowiedział, zwiększyć dawkę. I to jest prawda. I kolejna prawda, o której też należy pamiętać, że prawdziwa miłość się nie wyczerpuje, więc nie obawiajmy się, że im więcej dajemy z siebie, im więcej tej miłości, to nic dla nas nie zostanie. Tak naprawdę to jest takie wzajemne obdarowywanie się. I bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Życzę umiejętności rozpoznania barier komunikacyjnych, które tworzymy, bo to jest najważniejsze, żeby, tak jak też w Ewangelii jest, nie szukać najpierw tych barier, które ktoś tworzy, tylko szukać tej belki w swoim oku i wytrwale, skutecznie usuwać te bariery po to, żeby umocnić relacje z drugim człowiekiem. Życzę przede wszystkim takiej otwartości serca i umysłu na to, żeby pewne rzeczy dostrzec w sobie i wytrwałości, żeby nad nimi pracować.
I żeby właśnie dążyć do takiej czystości serca, w którym jest tylko miłość. Jeśli ktoś z Państwa też myśli o tych postanowieniach noworocznych, o tym, jak zacząć pracować nad komunikacją, jak szukać dobrych inspiracji, to oczywiście polecam Pismo Święte. Teraz jest czas dobry na to, żeby rozpocząć takie roczne czytanie Pisma Świętego. Myślę, że wielu z nas już to przeszło, bo takich rozpisek na roczne czytanie jest bardzo dużo, ale być może dla kogoś to będzie jakiś impuls. Naprawdę można niezwykle dużo zaczerpnąć i bardzo uporządkować swoje życie, a jednocześnie nakarmić swoje serce tym, co najważniejsze, więc bardzo polecam.